Panowie, czy jesteście gotowi na dzisiejszą rywalizację? Nie. Na taką odpowiedź liczyłem, a udzielił jej Jacob. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Nie słyszałem, Lachu, czy ty udzieliłeś jakiejś akurat odpowiedzi. Popijałem sobie kawę, ale chciałem na początku powiedzieć, że jestem tutaj w tym odcinku z reprezentantem grupy piłkarzyków, więc totalnie nie mam szans, bo to jest grupa ekspertów. Jak ty kłamiesz? Jak w tym momencie, jak on stary, buduje tutaj nie możesz podwozę ich zawieść. Pod to, żeby... Nie możesz ich zawieść, stary. Nie, no nie, no proszę, nie można. Oddalam te słowa. Przecież ty takich quizów zrobiłeś tysiące w swoim życiu. Ale już. Co ty mi tu mówisz o jakichś quizach? Co to ma wspólnego z wiedzą jakąkolwiek? Mój drodzy, ja bardzo dużo, jestem. Bardzo dużo. Moim zdaniem... Lachu, ale pamiętaj, to jest teraz zupełnie... Ja mam zupełnie nową rolę sędziego i prowadzącego, a ty jako kibic Madrytu, myślę, jakby rozmawialiśmy przed odcinkiem, ja już wiem, jaki będzie wynik. Wszystko jest tu przygotowane. Czyli ty jesteś hiszpańskim sędzią takim, typowo? Słuchaj, to ja ci wyślę przelew za raporcik. Chciałem powiedzieć, to wszystko zależy od Blika. Już ustawiają. Od was, widzowie, zależy, czy te odcinki dalej będą się pojawiały, więc zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie ich więcej oglądać. Jeżeli chcecie moich dzisiejszych gości więcej oglądać na ich kanałach, to wbijajcie koniecznie do linku w opisie. Tam znajdziecie link do kanałów Patryka i na razie link do kanału Jacoba, bo na ten zbierający karty cały czas czekamy w niecierpliwości. Aj, no, ja też czekam. Jacob 2, still waiting, też tak patrzę sobie. Nie, czas, już nie, jest. Już nie jest 2. To co tam jest? Słuchaj, tam jest Jacob dogrywka. To będzie w opisie, stary. Będziesz miał jak Stanowski suby, będziesz miał milion subów, zanim ruszysz z kanału. Gościu zrobił kanał poświęcony Chorwacji reprezentacji. Co? No bo widzowie, nie, ja wam już tego oszczędzę, wy posłuchajcie zasad, dobrze? Uczestnicy na przemian zgadują zawodnika w oparciu o wskazówki, takie jak liga, wiek, numer koszulki i tak dalej. Łącznie mają 8 prób, więc jak wiadomo, z każdą kolejną będzie coraz łatwiej. Dlatego im szybciej zgadną, tym więcej punktów obrażeń zadadzą rywalowi. Zatem za poprawną odpowiedź w pierwszej rundzie przeciwnikowi zostaje odjęte 8 punktów HP, za drugą 7, trzecią 6 i tak dalej. Dodatkowo od drugiej rundy gracze mogą korzystać z podpowiedzi, która znacząco ułatwia odgadnięcie zawodnika. Jednak kosztuje ona 2 punkty HP. Jak zwykle zachęcam do zgadywania z uczestnikami i chwalenia się swoim wynikiem w komentarzach, a jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Dobrze, panowie, my rozpoczynamy teraz naszą rywalizację. Zagramy w kamień, papier, nożyce. Ja was nie widzę, więc muszę wam zaufać. Wy musicie zaufać sobie, ale przede wszystkim widzowie zweryfikują. Więc ja mówię raz, dwa, trzy i pokazujecie. Raz, dwa, trzy, Lachu. Kamień. Jacob. Nożyce. Myślałem, że nie wystał. Dobrze, zatem Lachu rozpoczyna pierwszą rundę. A może Jacob zacząć? No, jeżeli chcesz, to może, ale zabierasz sobie szansę na punkty, bo tu są pokazane zdjęcia. A, to nie, dobra. Myślałem, że to jest takie najtrudniejsze. To nie. To nie, no nie. Weź, oddaj. to nie chcę. Na, w dogrywce będziesz miał. Nie, no przecież Lachu nie zgadnie od razu, to mi podpowiedź da. No właśnie wiem. Zatem rozpoczynamy. Lachu, czy znasz tego piłkarza? Przypominam, macie do kupienia podpowiedzi, ale nie przy pierwszych zgadnięciach. Ja próbuję ten myk z tym, z mrużeniem oczu. W twoim wieku wystarczy chyba odpowiednio oddalić od monitora. Ja mam dwa typy. Zobaczymy, co Lachu powie. Jak Hunter wygląda, Alex, stary. No zobacz. Dawaj. Dobra, dam sobie Bellingham, wiesz, bo tak ładnie na początek. Nie, no to nie. Albo może pomóc. Nie. No i dobrze, że to powiedziałeś, chyba to nie mi wyklucza. Wyklucza mnie w całą ligę, nie? Dobra. Mhm. Dobra, to weźmy, dajmy sobie. Kto to może być? Gdyby no ja bym chciał podpowiedzieć, ale nie mogę. Koza by powiedział Saka już. Nie, bo jest Anglia, tam coś innego, ale tak, żeby ci też nie pomóc za bardzo. Ja mogę się pochwalić, że jak to rozwiązywałem, zgadłem pana za pierwszym razem, więc... Dobrze, to w takim razie ja, żeby ten... Dajmy Kimisia. O kurde. Ty, ja myślałem pierwszy, że to jest Musiala w ogóle, ale mi Bayern teraz to zmienił. Nie, to nie miało tak być. To nie miało tak być. A może to jest Malen? O, nie. O Jezus, kurde, tak dobrze szło, ty, no nie. Dobra, przeszukujemy. Wisi w powietrzu szansa na pierwsze zadane obrażenia w tym odcinku, coś czuję. No wisi, ale ja tylko... Czekaj, bo z tymi numerami teraz ja sobie Holender. To... Wiek poniżej 25, powyżej 20. Ja szczerze kojarzę jednego, teraz. Ale że to... Dobra, no to Frimpong, ale... Też bym tak strzelił.
W ogóle. Bardzo dobrze kojarzysz, jak widać. Jeremy Frimpong i dla przykładu, jak działają podpowiedzi, mogę wam powiedzieć, że gdyby któryś z was chciał kupić podpowiedź, to prawdopodobnie powiedziałbym Malen. W tym przykładzie miałem na przykład napisanego sobie jeszcze Taha, żeby ewentualnie was naprowadzić. Więc mniej więcej w taki sposób działają te podpowiedzi, że zawsze coś naprawdę tak solidnie są w stanie pomóc. To dobrze, Lachu, że zaczynałeś. No, a i bez kitu. 8, 7, 6, 5. Zatem 5 punktów odejmujemy Lachowi, więc zostaje ci 45 HP. No i czas na kolejną rundę, panowie. Tym razem Jacob, rozpoczynasz. Zobaczymy, czy może za pierwszym razem uda ci się trafić. Minus 8 punktów. Aleksandro. Też to miałem powiedzieć, stary, ale to jest hit. I udało ci się trafić. No kur... Ta fryzurka to jest idealne. Minus 8 punktów. Dlaczego? Lachu, w tym momencie 37 HP. Nie wiem, czy to nadal Lachu, spoko, Lachu, czy nie Lachu, spoko. Lachu, dobrze zaczynałeś. Podpuścić i skasować, to jest dobra metoda. Doświadczony defensor z Manchesteru. Dobrze, ale Lachu, masz szansę się odkuć również za 8. Zobaczymy, czy zadasz teraz pierwsze wrażenia. Depay, proszę. No nie, no daleko, kurde. Daleko, bardzo ale taka daleko. Taka łysinka, taka trochę, taka, kurde, ale taka taki... pół łysinka, tam niby włos. Nie wiem, chociaż... czy on dalej gra? Kurde, jak gra, to nie wiem gdzie, w sumie chyba, bo to jest tylko top 5 lig, nie? Tak jest. No, to nie będzie on. Co myślałeś, że Martial? Nie, Nainggolan, ale to ma taką... To jak to nie będzie, on chyba nie gra już, w ogóle nie wiem gdzie on jest teraz, tak sobie myślę. Dobra, nieważne. On jest gdzieś bardzo daleko, na pewno nie w top 5. Rashford. No gdzie Rashford? No nie Rashford, tylko właśnie chodzi o to, dobra, rozumiem, rozumiem. Nie powiedzieć za bardzo. No. Myślę, gdzie to jest Rashford, z której strony? Stary, mi to wygląda na... Nie, czekaj, to nie może być on. Kim ty jesteś, ziomek? No, ja mogę powiedzieć jedną rzecz jako prowadzący. 10. A, dobra. 9. Ile ciebie z nim? 8. Jesteś pewien, Jacob, kto to jest? 7. Nie. 6. Myślę, że nie. Ale ty też nie wiesz, więc to jest na razie... No nie wiem, ale dobra, ja powiem Lacazette po prostu, 4. Żeby sobie w inną ligę wbić. Francuska wrzuć. O. Nie! Oj. Zadrżało ja tak serce że... przez chwilę, co? Kurde. Francuz z francuskiej, to i tak na razie nie jest źle jeszcze. Kurde. Kondogbia. Uff, to chyba nie ten kraj. Jezu, on nie jest Francuzem przecież. Znaczy, jest, ale nie reprezentuje Francji, jakby. Już a on nie był Francuzem przypadkiem. Był, kiedyś był. Ale widzicie tam, że to mogłem powiedzieć to, tak troszeczkę. Tak. Tak troszeczkę, nie? Czyli to jest obrońca z Ligi Francuskiej, Francuz, no może być jeszcze bramkarz. Majka muszę wyrzucić sobie z głowy, bo on jest we Włoszech, a mi siedzi cały czas. Powyżej 26, poniżej 30. Powiem tak, ja mam cały czas dla was podpowiedzi do sprzedania. Nie proponuję ich teraz jakoś natarczywie z jednego powodu, że już jakby jesteśmy na takim etapie, że zdaję sobie sprawę, że są one coraz mniej opłacalne, ale gdyby ktoś chciał, za 2 punkty. Nie. Ja nie. Kurczę, mam takich obrońców cały czas w głowie, którzy mi nie pasują w ogóle. No zostałem na obrońcach i bramkarzu. Ta, tylko weź sobie przypomnij teraz z francuskiej ligi. Wiem, kto to jest. No to świetnie. A ty przepraszam, Lachu, teraz ty, prawda? Tak, tylko a no to ja mówię 10, mówię 9. Mów. Mówię 8. 7, w sensie nie dlatego, że to ty, ale trochę długo nie, dobra, to trwa. Po prostu, 5, żeby mu nie dać za, 4, za ten, 3, to weź wpisz Mbappé, 2, wiadomo, że to nie on. 1. Ale możesz mi podpowiedzieć który bardzo Mbappé, mocno. Który Mbappé? Młodszy. O ty kurde, co to za wybory tutaj. O nie! A ja jeszcze... poproszę Kimpembe. Ja jeszcze... Maestro Kimpembe, bardzo dobrze, kurde, gratuluję. Ale i tak bym go wybrał przed jeszcze Mbappé, więc... 8, 7, 6... 5, 4, 3 idzie dobrze, widzowie, bardzo. 3 wybitnie. Punkty traci Lachu. Jacob jak na razie nienaruszony, pełne 50 HP. U Lacha 34, jeżeli się nie mylę w matematyce. Jacob zaczyna, jeżeli się nie mylę. Lachu, Jacob, tak jest. Coś muszę mu wziąć HP, kurde. Dawaj mi tu Mendiego z Realu. Nie, no proszę was. Minus 8 dla Lacha. Lachu, mogę coś powiedzieć tylko? Co? Dobrze zaczynałeś. W dogrywce cię pokonam. Kurde, no to jest hit. Lachu, masz teraz szansę. Masz teraz szansę. Ja dostanę pewnie jakiegoś 38 zawodnika z rezerwy z Ligi Bundes... No nie, Kulusewski? Nie, ale Premier League. Ale Liga. Kurde. Ale to nie może być on. No właśnie to on nie jest chyba. No bo to nie jest Kane, no bo to jest... To są aktualne, nie? Kto? Jaki... Nie myślałem. To mówię, że nie może być Kane, bo to są aktualne. Natomiast mam 2 wybory. I transfery, powiem tak, transfery są zaktualizowane, natomiast jeszcze nie wszystkie zimowe transfery są zrobione. Więc tutaj... To, o czym ja myślę, to nie jest transferem, więc, ale to jest, obawiam się, że to jest podpucha, dam coś oczywiste, coś co mi się wydaje, ale mam jeszcze jedną propozycję, więc poproszę De Bruyne w tym momencie.
No i tak, tak, dobra, okej, okej, okej. Mam jeszcze jednego w głowie. To nie jest Kevin. No, mam jeszcze jednego w głowie, niestety. Ja się cieszę, że Jacob nie trafił, bo stanowczo przedłuża to czas trwania tego odcinka, który bardzo zagrożony jest, że będzie bardzo krótki. Dobra, Fish Trippier. No chud, zawsze dwa pierwsze się świecą i koniec, no. Zawsze. O nie. Ty, ale o nie, o nie. Ale teraz jest stary, do pustej mu dałem. A ja wiem, czy do pustej. Nie, nie, dałem. Do pustej, dałem. Szczerze. No dałem. No stary, no, dałem. Aha, nie, no w sumie... No nie, no to nie jest takie proste. No jest kilku, dobra, masz rację, ale... Pickford. Zostanę zezłomowany w tym odcinku, przecież to jest straszne. Ale na się zauważyłem, że tam jest poniżej dwóch i że nie ma bramkarza. No właśnie, jeszcze. Dlatego mówię, że dałem ci do pustej. Tak, no bo teraz też, jakby jak to teraz powiedziałeś, to rzeczywiście, że ten... No, to musiał 8, być bramkarz 7, Anglik. 6, 5 punktów odjętych ze stanu Lacha, co sprawia, że ma 21 punktów. Koza, wiem, jak się czułeś w odcinku Jacoba ostatnim z Kamykiem. Ale jakby, no, no tak, no, tylko że tu chyba masz większy jednak wpływ na wydarzenia, mam wrażenie. No jak widać nie do końca, nie zgadzam się. Ale myślałem, że jest rudy, dlatego powiedziałem De Bruyne, a nie był rudy. A pierdzie. No Jacob, zaczynasz, więc jest szansa na 8 punktów. Kim ty jesteś? Mam jeden typ, ale nie wiem. To co tam widzowie u was słychać? Zaraz kończę, także spokojnie. Kurde, nie mam tutaj typu, więc... A weźmy Lachu z twojego podwórka, Valverde. Pede? Nie. Ale przynajmniej wykluczyliśmy sobie. Mi to bardziej wygląda na Hernandeza. Okej, okay, okej. Okay. Tylko... Teo Hernandeza? Czy Lukasa? Lukas. No to wykluczymy sobie przynajmniej... Kurde! Ale... DF? DF? 21 koszulka! No i weź teraz szukaj z numerem 21, kto gra na obronie. Przypominam, że od tego momentu możecie kupić podpowiedzi. Ja na razie nie potrzebuję. Widzę, że tutaj Jacob ma ten parcie, żeby z czystym kątem dojechać do końca. Ja nie mam czym nie, szastać na razie. Ale... No, rzeczywiście bym powiedział, że kapitał masz taki kataloński mocno w tym momencie, kurde, bym powiedział. Guerreiro. Ajajaj, niedobrze. Nie, De Ligt mi odpada, bo to jest ten... O Jezu, wiem, kto to jest. Ojaj, kurde, nie da mi tego. Jeżeli wiesz, kto to jest, to ja spadnę z krzesła, przyznam szczerze. Okej, okay, to nie wiem w takim razie. Jeżeli ty spadniesz z krzesła, to nie. To powiem to, tak, jakby będę z wami szczery, moim zdaniem jest niemożliwe, żeby któryś z was zgadł tego zawodnika. Okej, okay, dobra, to się wychillowałem przynajmniej teraz. Mi wchodził do głowy Wirtz, ale to nie ta pozycja. Kim ty jesteś? To jest taki przykład, co by go zgadł Adam, myślę. No to... Albo Krzywy, ale tylko dlatego, że przez przypadek, bo o nim wspominali w jakimś odcinku. To nadal odcinku. Ta sama grupa, co pan Jakub. To widać. Przestań... Widać po wyniku. Inaczej. Oni są szkoleni jak mnisi Shaolin. Przestań nie asymilować z ich wiedzą, o tak powiem. Magda czasami Jacoba budzi z trzema zdjęciami zawodników, nie? I musi to odpowiedzieć. Słuchajcie, pamiętajcie widzowie, że to wszystko jest kłamstwo. To jest wszystko taktyka, żeby mnie zniechęcić od wygrywania. Ale dlatego ja jesteś Jacob taki niewyspany po prostu od pół roku. No, dokładnie przez to, że Magda mi robi quizy w ciągu nocy. Dobra, Lachu, 10, 9, 8. Dobra, wpisz tego Wirtza. 6. Wiem, okay, że to nie on. Ale to też nie jest Niemiec. Nie, to Niemiec. Nie jest Niemiec, to o prawda. Kurde. To nie jest Niemiec. To moim zdaniem jest jeden z najtrudniejszych przykładów w historii tego quizu. I będzie jeszcze jeden taki trudny na pewno. Bo do tego momentu Jacob jeszcze nie zdąży rozgromić Lacha, więc na pewno jeszcze jeden arcytrudny nam się tu złapie. Nie, nie, znaczy jak mówisz, że to nie ma co do tego, tak. Patrz, nie, Jay, dawaj. To niedużo zmieniło. Myślę, że taki był zamiar strzelający. No wiem, ale tak. A jaki tam jeszcze klub był na samym dole? Wyeliminowany. A nie, bo to. Aha, to Real. Bo... Czyli z Bundesligi Bayern i Bayer. Pewnie to jest jakiś, nie wiem, Union albo... No coś takiego, ale no weź to zgadnij. Bo zakładam, teraz, że to nie jest Borussia. No mogłem teraz Borussię w sumie wykluczyć, nie pomyślałem, przepraszam. Ale... Miss Borussia albo Lipsk do... jakiś, coś w tym stylu. Może tak, no może w Lipsku nie. Masz tego Simekana, no to jest przecież inna narodowość. Ja, kurde, Niemcy wszyscy odpadli. Obrony, defensywy z tych klubów niemieckich nie znam. Panowie, tak. Czy mam skrócić wasze męki, czy chcecie się poddać? Lachu, dawaj byle jakie dwa strzały, ja wykończę takimś byle jakim też i tyle. Teraz powinno być, że Lachu powie, na odwal się i Jacob, boom, odpowie. Nie, bo ja tak myślę, jaka to może być narodowość w ogóle, ale nic mi nie przychodzi do głowy. Chcecie narodowość? Dam wam za darmo. No, możesz dać. No, Duńczyk. Jezus Maria. Co więcej, dam wam klub. Chcecie klub jeszcze? Dam wam nie, klub. Dobra, Werder nie, już... Brema.
No to świetnie, no jestem fanem, oglądam każdy mecz. Wolfsburg, przepraszam, no jeszcze Wolfsburg. Jeszcze raz prowadzący kłamie, niewiarygodny. Wolfsburg. Panowie, to jest Joachim Meyle, no nie, nikt by nie znał. A ja bym powiedział Meyle i co? Na pewno. No z Atalanty przeszedł, nie? Tak, chyba tak. No właśnie, to bym powiedział. No to czemu wcześniej nie mówiłeś Meyle? Żartuję przecież, Jezus Maria. Panowie, kurde. Kolejny przykład. Lachu, Jacob. Jak ja tu punkta nie ugram, Jacob. To ostatni raz jestem na tym odcinku. Lachu, rozpoczynasz teraz ty. Szansa na tak 8 jest. Punktów. Damy radę. Albo nie. Stary, wpisz Militao po prostu. Nie. Wygląda jak... Czekaj. Właśnie tak nie wygląda zbytnio. No właśnie taki niewyraźny, nie? Ale widzę, gdzie Militao mogłeś widzieć. To zgadzam się. No to dajmy, nie wiem. Wykluczmy ligę Chris Smalling. Włoska? Nie. Angielska. Od tego momentu mogę sprzedać odpowiedzi, ale Lachu nie chce kupić, bo nie ma życia, a Jacob chce mieć pewne życie do końca, więc ja sobie tak posiedzę, poglądam, posłucham. Hiszpańska, włoska, dobra. No to pewnie moja ukochana Bundesliga będzie znowu dzisiaj. Nie, no nie dawaj Bundesligi. Znaczy, daj tego... ale mam nadzieję, że to nie jest Bundesliga. Daj Sancho jeszcze po prostu, żeby Bundesligę walnąć. Kurde. O, Jacob Sancho nie ma po transferze, okej. Okay. Nie ma Bundesligi, dobrze. Czyli no idziemy do... Została, jak francuska, to jesteśmy angielska, też... Angielska, ale nie Anglik. I ewentualnie została nam francuska. No coś czuję, że to jest francuska. Ja czuję, że angielska. Jeden z was ma rację, tyle powiem. Nice. To jest ta dedukcja. Jacob, 10. 9. Memphis Depay. No jak Depay, jak to... Jezu, aha, on dobra. Jest w tym dobra. Dobra, nieważne. Niesamowite jest, jak ktoś słyszy 10, potem 9, to już mózg przestaje w ogóle. Chyba, że specjalnie tak powiedziałeś, żebym nic nie miał ten. Nie, teraz akurat nie było to specjalnie, teraz to było zaćmienie. To Lachu, czy angielska, czy francuska? Martinelli. Dajcie punkty, proszę. Gabriel Martinelli. Tak. No punktów nie masz, ale masz ligę. No dobra. Jacob ma ligę, nie ja mam ligę. No to prawda. Tak. I teraz tak, możesz troszkę niżej dać? O, dziękuję. 3, 6... 9, 10, powyżej 11, 23, 29. Ale komputer pracuje. Wszystkie te zdjęcia widziane nocą teraz lecą przed oczami. Ty, no ale stary, to wygląda jak Martinelli, naprawdę. Tak. Trochę tak, ale też teraz przypomniało mi się, że powiedziałeś Eder Militao jako pierwszy, więc trochę nam to ten. Kim ty jesteś? Można by rzec Huaria, prawda? Huaria. Nie Anglik. 10. Nie Holandia, 9. Nie Brazylijczyk. 8. 7, 6, 5, 4, 3. Ciekawy jestem, czy masz 2. 2, nie mam, Rodri. Cokolwiek teraz dałem. Nie wyłapałem tego. No ale coś tam trafione. To, że pomocnik było wiadome, nie? No ale właśnie, no to więc to nie jest jakiś... Kurde, nadal nie widzę tego, ty. To jest ostatni, nie, Lachu, teraz? Czy ja będę miał ostatni strzał? Musiałbym zobaczyć historię, bo nie pamiętam, przyznam szczerze. Ty, no nie dramat. Wiem, czy to jest takie oczywiste, czy... Mi się wydawało, przyznam szczerze, no bo ja musiałem to zrobić na początku, żeby sprawdzić, żeby sobie zrobić podpowiedzi dla was. Dla mnie to było bardzo proste, nie będę ukrywał. Jakby byłem przekonany, że to jest easy przykład. Tyle, ile ty już widziałeś przykładów tutaj, to masz bazę jakby w głowie też dużo większą, nie? To prawda też. Kurde, no poczekaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nie wiem, dlatego możesz pisać Saliba po prostu, ale... Jest to jakiś kierunek. Francuz. I czy Jacob zabierze jeden punkt życia Lachowi, sprawiając, że będzie miał równe 20? Pomocnik Francuz francuski z Premier League. Pomocnik z Premier League. No to czekaj, w United... Nie ma, w City nie ma. Wyeliminowany jest City, Arsenal i... Arsenal, no to jeszcze to Liverpool? Nie. Totki? Ty no ej, mam totalne zaśmieje, nie? Jakby to był Lachu, to pewnie bym coś podpowiedział, żeby zaostrzyć rywalizację. Dzięki. Natomiast Jacob tutaj... No dobra. Będę milczał. Choć też nagabuję cię, żebyś dosyć szybko postarał się znaleźć odpowiedź w głowie. Nie, może liczać. No to 10, 9, 8, 6, 5... 3. Nie 2, mam pojęcia. 1. Dobra, Fernandes po prostu tak, ale nie wiem kto to jest. To jest Kamara z Aston Villa. Nie ma szans. Kamara. Nie, to bym nie wiedział. No, ale tego. To jest jeden z tych totalnie. Szczerze, nawet Aston Villa nie wpadłem, żeby tam szukać, nie? No i mi on przyszedł dosyć łatwo, ale przez karierę mi przyszedł łatwo chyba, więc to jest taki przykład. Powiem szczerze, jakby przechodzimy do kolejnego, rozpoczyna go Lachu. No, jeżeli zgadniecie tego piłkarza, Lachu, dobrze zaczynasz.
wstanę i będę klaskał, nie? Jakby... Ale przy tym przykładzie kolejnym? Tak, przy kolejnym przykładzie. Jeżeli zgadniecie go, to naprawdę szapoba. Bo to jest dla mnie wow. Kulusewski, jeszcze raz, proszę bardzo. Ale to nie będzie ta liga? Nie. Dobra, wykluczamy Premier League. No to, nie wiem, Di Lorenzo. Nie włoska. Idzie wam świetnie. De Ligt, a to nie byłby trudny przykład. O ty. Holender pomocnik. No ale on powiedział, że wstanie i będzie klaskał, więc to raczej jest mała szansa, że trafimy. Dobra, jaka jest jeszcze liga? Angielska, włoska, to jest francuska, a francuskiej nie tykam, więc zdaje mi hiszpańska. Dobra, to weźmy byle kogo. Militao, tak żeby ligę potwierdzić. No. Liga hiszpańskiej. No tu może Lachu ty się, szansę, ty się znasz, ale... no ty się no, znasz. No dzięki, ja... narzucaj presję, akurat narzucaj. Ty jesteś ekspertem z hiszpańskiej, więc ja no nie jestem takim. To prawda. No to prawda. Regularnie oglądana liga. No właśnie. Jak się odkuć to na tym przykładzie, Lachu. No właśnie, to lepszego nie będzie. Tak, nie wierzę, żebyś Jacob ty to zgadł. Lachu może... Nie, ale to nie chodzi o... To nie jest kwestia wiedzy czy niewiedzy. No, znaczy, no jest to kwestia wiedzy. Natomiast no to już jest taki przykład, że o matko. Natomiast może Lachowi się gdzieś przewinął przez to, że ogląda La Liga, prawda? Zresztą, no, między nami mówi, że jest ekspertem i zna każdego no piłkarza właśnie. Tej ligi, nie? Jakby wy nie wiecie, ale prywatnie Lachu na fantazy ma nick ekspert tak, z La Liga. Tam to głowa mała, nie. No. Facet się cały czas na to stary i nie mam. 10, 9, 8, 7, kogoś muszę 6, podać, no nie? 5, 4, 3, 2. Dobra, to nie jest ta liga, ale dajmy De Vrija po prostu. No wiadomo, że Holender i dalej się bawimy. Nie wiem, gdzie on gra, ale jedyny Holender defensywny w tym momencie, nie wiem, gdzie on gra, Karsdrop, chyba tak się czyta, nie? A, okay. Jest, no ale gra w Romie. Gra w Romie. Nie, myślałem, że możemy jakiś transfer. Czy... Ale Lachu, już masz też dane, 28 lat. Kurde, wszystko to właśnie źle, bo mi wypadł. Wiesz, kogo miałem dawać? Mm. Blinda, tylko on jest za stary. Nie, no Blind to nie fryzura. To. No, nie wiem, jak on ma teraz nawet. Chyba cały czas ma takie długawe włosy. Długie, nie? Po prostu. Holender, stary, no. Ale przez to, że dowiedzieliśmy się, że jest to La Liga, po czym wybraliśmy dwóch zawodników z Serie A. Ale ja dałem 28 lat, więc coś tak. No punktów ci musisz... za to nie przyznam, ale mogę pogratulować wirtualnie. Dziękuję, ale teraz Lachu musisz coś dać. 10, 9, 8. Żebyśmy byli przynajmniej 7, blisko. 6, 5. Jakbyś dostał Jacob zespół, to żebyś nie zgadzał. Stary, nie wiem. 4, 3. Ja nie mówię, że zgadnę, po prostu będziemy blisko. 1. Wpisz Botman po prostu, ale to nie jest Botman. Nie jest to Botman, bo jeszcze nie gra w La Liga. No właśnie, dlatego może że kiedyś. Wpisz, ale nie jest. Nie wiem, dobra, stary, dawaj, kto to jest. Dawaj, nie wiem, oczywiście. Kogokolwiek. Oblak i tyle. To jest, nie, to było niemożliwe moim zdaniem, żeby zgadnąć, nie? Kto to jest? To jest ziomek z Las Palmas. Dobra, Daily i Singraven. No ale tak są ułożone przykłady po kolei. Na 100% tym, że... gościu, który zrobił tę stronę, jest Holendrem. Na 100%. Nie? No może. Zatem Lachu, twoja kolej, przedostatni przykład ze zdjęciami. Ostatnio wam nie poszło w trzech z rzędu. To wygląda więc jak mam ziemniak nadzieję, z fryzurą, nie? Casemiro, dlatego mówię. Wiesz co, kaska tak obraża. O, idziemy w Premier League w pomocników. Trochę dobra. Młodszy niż Casemiro, numer wyższy niż Casemiro. No to już jest piłkarz powszechnie znany, więc. Że co? Bentancur. Jak widać, dobrze znany. Lachu, pozostaje ci na koncie 14 punktów. Jacob, masz 50. Fajnie się bawię, mordy, fajnie, naprawdę. Super. No super i przechodzimy quiz. Do ostatniego przykładu zdjęć. Ale tu się wszystko może zmienić, przypominam. Wszystko bez się zdjęć. Może zdarzyć. Bez zdjęć macie podwójne punkty. Tam też przyda się granie podpowiedziami, chyba że jesteście takimi krakami, że nie potrzebujecie. Trzy niezgadnięte nazwiska raczej tego nie potwierdzają, ale zobaczymy. Czas na ostatni przykład ze zdjęciami. Jacob, rozpoczynasz. Czy znasz tego zawodnika? O kurde. Znaczy, no nie wiem, czy znam. Zacznę od Lukaku, ale to raczej nie jest Lukaku. Lakaka. Raczej nie jest to Lukaku. A mi to Lakaka. Wygląda na Ogbonne w ogóle, stary, tak. O, no, dobre, no. To był mój pierwszy gest, no kiedy nie. go zobaczyłem, ale tak? daleko. Tak. Jak go zobaczyłem, pierwsze powiedziałem Ogbonne, ale nie. Znaczy, no widzimy, że nie. Czyli nie włoska, nie angielska. Pan piłkarz się śmieje, chyba. Pytanie, czy z was, czy z wami? No, z nas, oczywiście. Ze mnie, z mojego wyniku wybitnego dzisiaj. Ten odcinek przejdzie do historii, moim zdaniem. Daj Thuram. Krepien czy Markus? Markus. No, nie, bo to nie ta liga. Ciekawy wybór. No, bo nie włoska widziałem. Już była wyeliminowana. Aha, była już, okej, okay, dobra. Ty zacząłeś od Lukaku z włoskiej, nie? No, zaciąłem się. Lachu? A zobaczmy, czy to jest liga w ogóle hiszpańska. Wpisz Camavinga. Wiem, że to nie jest on, ale chcę, żeby liga była. Nie!
Pomocnik z Bundesligi, tak? Jacob zaraz no będzie. I jeszcze nie było Ligi Francuskiej też. No to jest francuska, moim zdaniem. Jacob zaraz, a ja wiem. Nie. Dobra, weźmy na razie... Daj Ben Yedera. Aha. Nie, o, z Monaco! No właśnie, tylko to chciałem jakby zobaczyć. Tylko, że ja kurde... Wiesz, co mi do głowy wszedł? Kondogbia przez ciebie teraz mi siedzi w głowie, ale wiem, że to jest nie on. Z Monaco to kto tam gra? Bakayoko, Fabinho, Bernardo Silva. Ale oni mieli pakę. A może... Czy to może być Fofana? Gratuluję, Lachu, pierwsze obrażenie zadane! A ja tak żałuję, że to nie był Krepien Thuram, jakby to był Krepien Thuram i ty byś wybrał tamtego Thurama. Nie, ale Krepien Thuram ma długie włosy. To prawda. Dobrze, ja muszę policzyć, ile jestem punktów. Jestem kontentowany dzisiaj 8, już. 7, 6, 5, 4, 3 punkty zabrane z konta Jacoba, to już nie jest 50, to jest 47. No i teraz ale emocje, goni. Przechodzimy do... Przechodzimy do zasłoniętych zdjęć. Znaczy zasłoniętych zdjęć. Lachu rozpoczyna. Przypominam, tu obrażenia liczą się podwójnie, podpowiedzi kosztują cały czas tyle samo, no ale trzeba jakoś zacząć. Zrobię to dla ciebie i powiem Saka. Kiedyś to się udało w ogóle? Jezus Maria, nie. Nie ja zawsze. Ja tylko zawsze dwa pierwsze. Spokojnie. Dobra, no to teraz tak. Nie Arsenal, ale Anglik. Troszeczkę starszy, ale nie jakoś wybitnie, przynajmniej nie według tego przykładu, ale prawdopodobnie... Mogę mieć pytanie, na jakim podstawie wiesz, że jest niewybitnie starszy? Nie no, że... 22 lata najmłodszy. A, okej, okay, dobra. Trochę dobra. Starszy, a, dobrze, ale dobrze. Nie jakoś wybitnie starszy. No dobra, no to dajmy Trent Alexander-Arnold. Myślę, że Trent... Nie, Jezusiu, nie strasz mnie. A on ma 66 przecież, jak jestem głupi. Jakoś ja zawsze zapominam, że on gra z takim... Dobra, a czy to numerem. Może no, być to... Stones? No, może pewnie być. Może to niemożliwe. I to jest 8, 7, 6 razy 2. To jest minus 12 punktów. Ała, to bolało. No, u Jacoba. Pewno, i zobaczcie, Lachu masz 14, a Jacob 35. Powiedziałem, tutaj naprawdę wiele się ile może Lachu wyjaśnić. Lachu ma 14. 14, nie ruszaj mnie. Okay. Trzeba się skupić teraz. A myślałem, że Stones w ogóle z szóstką gra, nie wiem czemu, ale... Jacob, teraz twoja kolej. Klasyczek, Rashford. No nie jest to Marcus Rashford. Fede Valverde. No nie jest to Fede Valverde. Nie ta liga. Teraz niecelne bolą bardziej, bo te podpowiedzi są znaczące. Ja panu za dwa punkty mogę podpowiedź sprzedać, prawda? Nie, dziękuję. De Ligt. O ty kurde. Pandy kupił, to by miał. Za dwa punkty Lachu sprzedaje ci narodowości ligę. Ty, jakbyśmy na targu byli, ty. No stary, napisałem podpowiedzi do wszystkich, jedną chciałbym opchnąć, ty, no. Numer powyżej 4, obrońca. Ale to czekaj, jakby teraz Lachu kupił, to by od razu dostał podpowiedź, tak? No, dostałby podpowiedź i... Nie chcę podpowiedzi. Dostałby podpowiedź, co zabiera wam jedną linijkę, no bo trzeba ją wpisać. Natomiast, no, dajesz jakby i płacisz za to dwa punkty, ale... Ale jeżeli ja kupię, to nadal mój ruch jest dalej. Tak, tylko jakby tracicie kolejkę, nie? No. Lachu powiedział Di Lorenzo, więc wpisujemy. Jest to no. Why? Leo, why? No więc myślę, że tutaj nie wiem, czy mam wam już proponować podpowiedzi. Radzicie sobie na razie świetnie. Czy Jacob zada cios? 10. Mam problem. 9. 8. 7. 6. 5. Nie wiem, czy tam jeszcze gra, czy nie. 4. Nie pamiętam. 3. Ale powyżej 30 lat. 2. Albiol? Już nie. Ale jest to piłkarz znacząco poniżej 30 roku życia. Ja już stary... Powyżej. Jak ten typek się nazywa? Powyżej, tak. Z Napoli obrońca powyżej 30 lat. Tam nie był jakiś ziomek z Bośnia, Kosowo, coś takiego mi się... Był piłkarz z Kosowa. Nie wiem jak się go pisze, mam problem z nazwiskiem, ale Rahmani, coś takiego? Jest Rahmani, ale to nie jest Rahmani, aczkolwiek... Kurde. Jest taki piłkarz. Dalej to jest obrońca z Napoli. Tu się nic nie zmieniło pomiędzy tymi przykładami. Wiem, ja tak mówię na głos, bo sobie myślę, kto to może być, stary, ale... Szczerze, jakby wiem, że teraz wychodzę na gościa, który totalnie nic, ale jeśli chodzi o ten obronę, a jeszcze po wygranym mistrzostwie, natomiast no totalnie mi nie przychodzi do głowy. Znacie go obaj, jak coś. Tu i mogę to, że Jacob nie trafi, to już jest koniec, czy jeszcze ja mam? Nie, jeszcze dwie są. Jeżeli Jacob teraz nie trafi, to jeszcze ty masz strzał. Jeden mi został jeszcze, ale kurde... Tak, dwa punkty możesz mu wtedy zabrać. Szczerze, Jacob 10. Dziewięć. Daj mi Zielińskiego. Nie wiem, nie pamiętam po prostu jest obrony. Zieliński i Lachu. Ja jeszcze z bokami myślę, na boku jeszcze był Rui.
Nie. Mówi w tym samym języku. Ja nie wiem, co to jest. Jezus, Juan Jesus. On gra w Napoli jeszcze? On gra w Napoli, tak jest. W ogóle tego nie pamiętam. Ja tu stary, ja tu Rachmaniego wyciągam, nie wiem skąd. Rujego, kurde. No, Rachman jest bardziej, szczerze powiedziawszy, w dzisiejszych czasach oczywistym wyborem, mam wrażenie nawet. Lachu, szapoba za to, że Rujego i Rachmaniego ściągnąłeś, to... Zgadzam się. Punktów nie ma. Zyskujesz szacunek, punktów nie dostajesz, lecimy do kolejnej rundy. Świetnie. Ale rozpoczynasz ją, Lachu, teraz. No to Fede Valverde, nie? Proszę bardzo. Uważam, że Liga w pierwszym strzale jest cenną rzeczą. Co prawda teraz dla twojego rywala, ale... No La Liga jest git. No, to dajmy, Lachu, to dla ciebie. Morata. No, koszulka powyżej 15 to na pewno. Nie powiedziałem, że No co? Co no powiedziałeś? Co? Aha, o kurde, ma 19? Myślałem, że z dziewiątką gra. Patrz, przepraszam. Lachu, ekspert od La Liga. No właśnie, panie ekspercie, co tam powiesz? 31 lat, stary, to w ogóle jest. No nie, to jest ciężko. Stary, ludzie tyle żyją? Ja w ogóle miałem, po Fede miałem mówić lewy, ale mi tutaj nie pasuje już teraz. Jak się nazywa ten napastnik z Vigo? Kurde. Dobra, to jest Hiszpan, ale wpisz Jago Aspas. No właśnie, to jest Hiszpan, chciałem powiedzieć. Tak. No, przynajmniej tyle, że bo już się ten... Ale nie jest to Celta Vigo. Pomogłem. Teraz trzy przekłady już Jacobowi odpadły, na pewno miał. Za dwa punkty mogę sprzedać podpowiedź. Ja zakładam, że to nie jest... Kurde, może to być Barcelona? No Barcelona jeszcze nie padła. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. No nie, tylko żeby zobaczyć Rafinha, żeby Barcelona zobaczyć, czy to jest to. I nie jest to Rafinha. W ogóle, ja teraz dziwnie skręciłem, bo mi się kojarzy jego Forlan, no nie? Ale... On jest starszy i to jest Urugwaj i ja wiem, że to nie może być on, ale mi siedzi w głowie i to jest najgorsze. Staram się znaleźć jakiś wspólny element z jego Forlanem, tego zawodnika, ale jakoś... Jest taki problem, że jeżeli u mnie wykluczysz... Znasz tego zawodnika. No ja sobie go mogę znać, ale po prostu wykluczasz u mnie trzy najważniejsze kluby w tym momencie. Wiesz, gdyby tylko istniała możliwość kupienia podpowiedzi za dwa punkty, która by ci pomogła, prawda? Lachu, gdyby tylko, Lachu. Myślę, szuka mnie Hiszpana, wiesz, to jest... Starego. 10. Nie, wiesz, gdybyśmy teraz byli na przykład w Premier League, to spoko, no. Ale nie... To bym zabrał podpowiedź, jakbym wiedział na przykład 2-3 na tym, ale nie w tym momencie, no bo... A powiedz mi... No... Ile lat może mieć Carrasco? No, takie odpowiedzi. Dajmy Carrasco. Ale Carrasco nie jest... Tylko, że Carrasco niestety nie gra w ligach top 5 w tym momencie. Czemu mi się kojarzy z hiszpańską dalej? No nie wiem czemu, dlatego wiem musimy czemu. Napisać Rafinha i niestety... Wiesz Rafinha. Przechodzi to na Jacoba. Co ja zrobić? Zobaczę tylko Carrasco szybko. Jacob, ty proszę już nic nie sprawdzaj. No rzeczywiście, do Al-Shabab. A że ty, Lachu, tego akurat nie wiedziałeś, to muszę być akurat ekspertem u nas od Ligi Saudyjskiej, to ty jesteś, ty. No właśnie, panowie, no będę z wami szczery. Troszeczkę brakuje, nie wiem, czy to jest... No Lachu, naprowadzę cię w takim razie, jeżeli spróbuję jakiś kolejny klub. Daj mi Fekira. Okej, ciekawe. O, no, to jak dałeś Fekira, to ja dam tego, El Nesriego. Nie, mów, że następny, no przecież mnie... Nie, Nesri gra moim zdaniem, to sprawdź na Transfermarkcie, bo moim zdaniem gra. Tak, gra. Tak. Jest, no. Nesri. Kurde, jest Sevilla. A możesz wrócić na ten Transfermarkt? Ja chyba wiem. Najgorszy jest tak ten hejt przez ten Transfermarkt, ja myślę nie, no przecież jak. Ja nie patrzyłem to aż tak dokładnie. Aż zobaczysz, to jest on, bo już mogę teraz, ale... O kurde. Jacob, ostatni zawodnik. Rzucamy nazwisko. Jestem bardzo ciekawy, czy skończą nam się przykłady, czy zdjęcia, bo to jest trzeci od końca, więc zostaną nam jeszcze dwa. Spokojnie, Lachu, jest do zrobienia. No ja właśnie czekam, bo szukam... Nawet w jednym. Natomiast Jacob, 10, 9, 8. Szukam 7, sobie już na Futbinie, kto 6, to może być w ogóle. 5, 4, nie, 3, nie wiem. 2, nie, 1. Nie mam pojęcia. No to koniec. To ja mogę powiedzieć, że to był Eric Lamela. Lamela. Ja on, myślę, jest, on jest traktowany jako napastnik? No jako skrzydłowy myślę tutaj. No jest tak, bo to są skrzydłowi RWLW. No dobra, ja go bardziej kojarzyłem jako takiego pomocnika typowego. Jacob, teraz ty rozpoczynasz. Rashford, tak? Mhm. Lachu, twoja kolej. O niemożliwe to jest. Cześć, chwila. Dobra, lecimy. Jeżeli przysięgam, tego nie trafisz, to... No czekaj, no, bo to nie jest takie oczywiste. Może być kilku, a nie jeden tylko. To biorę podpowiedź. Dobra, Varane.
Nie, shit. Dobra, koza, no to... proszę o podpowiedź. Dobrze, Jacob, zatem zabieramy ci dwa punkty, więc masz w tym momencie oczek 33, a moja podpowiedź to będzie Martin Ødegaard. Co? Aha, i Jacob, dobra. Jacob, czy wiesz, co to za zawodnik? Nie no, ciekawe, jakieś prawdopodobieństwo. Czy to może być Bruno Fernandes? Istnieje spore prawdopodobieństwo. W sensie nie byłem gotowy na to, że akurat tu będzie potrzebna podpowiedź, jakaś, miałem inne Maguire'a albo Thiago Giallo wpisanego, ale nic by tutaj za bardzo nie zmieniło. No może Thiago Giallo trochę przez narodowość, ale z drugiej strony to by został co, Dalot, ale i tak byś wiedział, że ma numer wyższy pewnie, więc... W tym przypadku to było do pustaka 8, 7, 6, ty, 5, czyli Lachu. Ja nie wiedziałem, że Varane ma numer 19. Lachu, minus 10 punktów. Przechodzimy do ostatniej rundy. Zostało 4 punkty mi na koncie? Tak jest. Idzie dobrze. Widzowie, mój cel to jest wytrzymać do końca. Lachu rozpoczyna. No, Jacoba już nie jesteś w stanie pokonać, ale może przynajmniej zakończysz batalię z jakimikolwiek punktami zdrowia. Lachu, kto na początek? Vinicius Junior. Widzę, że zmiana taktyki. Niezbyt owocna. No ale numer. Jacob? No to dajmy De Ligta. Jak już się przewijał. Znowu Bundes. Upamecano. Nie, kurde. Co było, nie, padło, nie, niestety ja padło. Pierdzie, niestety. To jest Bayernie. No do dupy z taką robotą. Numer 4. kurde, no to nie wiem kto gra. Numerów tym bardziej jeszcze nie znam. Za dwa punkty mogę ci sprzedać podpowiedź. Nie. Ja powiem ci, jakbym wykorzystał, to by mi mało zostało, więc nie mogę. No by ci zostały dwa punkty zawsze. No. Daj mi Tach. Nie głupie. Bardzo nie głupie nawet. Numer 4. No to wiemy, kto został z HP, kto tego HP nie ma. Panowie, co mogę powiedzieć? Jest to drugi odcinek w tym formacie. Lachu, jesteś pierwszą osobą, która... Straciła HP? Która straciła całe HP, tak? Ale straciłeś je na koniec. A co by było, gdyby jakby koniec odcinka, jeżeli by... Kto ma więcej pewnie. Życie? Kto ma więcej? Jest 15 przykładów i jakby... A, tutaj... jeśli ktoś by stracił wcześniej życie, to koniec odcinka, no. No jeżeli się straci wcześniej życie, koniec odcinka. Dlatego drżałem od tej 14 minuty białe nagrania, kiedy Lachu wyciąga. Miał... Kiedy Lachu leżał na linach, a mój odcinek miałby poniżej 8 minut zapewne. Cieszę się, że wyszło jak wyszło. Panowie, bardzo wam dziękuję. My z Lachem tutaj show zrobiliśmy, proszę bardzo. Nie ma koza za co. Kto tak zrobił, ten zrobił. Przepraszam. Nie no, ale ten John Stones zmienił ale naprawdę dużo. Ale mnie zbomował, no mówiłem. No to ten panowie, mam nadzieję, że ta odświeżona wersja quizu wam się podobała. Adam, możesz już wracać z Cieszyna do Krakowa. Fajnie, że brałeś udział też tam gdzieś z boku. Panowie, czy chcecie coś dodać na koniec? Cieszę się, bo ta nowa zasada jest bardzo fajna i korzystaliśmy cały czas. No fajnie, że przygotowałeś te podpowiedzi wszystkie. Dobre były koza. Dobre, no. Się czuję bez jak... Bez nich byłoby ciężko. Się czuję jak babcia, co nagotuje, a nikt nie chce jeść. Naprawdę, tak? Ej, ale babci nie musimy płacić za to, okej? Okay? Umówmy się. No widzowie... to prawda i tego elementu nie przemyślałem. No cóż, wrócę silniejszy, widzowie, pamiętajcie. Powinno być tak, że każdy z nas ma jedną darmową. Za darmo. To by się zmieniło i tak byśmy pewnie nie korzystali. Wszystko za darmo by chciały te youtubery, a szkoda gadać. Oczywiście, że tak.